Chciałbym teraz poruszyć kwestię, która dotyczy wszystkich. Która dotyczy wszystkich choroby i śmierci. Wcześniej czy później każdy znajdzie się albo w szpitalu, albo będzie w domu w stanie ciężkim, na granicy ze śmiercią. I co wówczas? Czy w sytuacji, kiedy pacjent, kiedy chory ma jeszcze pewną świadomość, ma logiczne rozumowanie, a jednocześnie odmawia mu się praw. Dajmy na to, pacjent w szpitalu chce iść do domu i ma świadomość tego, co mówi. Nie mówi o sytuacjach takich, że jest pozbawiony kompletnie świadomości, ale ma pewną świadomość, wystarczającą świadomość, żeby ocenić sytuację. I często jemu się odmawia, mimo że ma jakieś środki pieniężne, żeby zatrudnić jakąś pielęgniarkę czy kogoś do pomocy, czy ewentualnie ma rodzinę, która się nim zajmuje. I często jemu się odmawia i nie pozwala na wypis ze szpitala. To jest łamanie praw człowieka. Również w sytuacji, kiedy pacjent albo jego rodzina chciałaby, dajmy na to, jakieś koncylium lekarskie zwołać i ma na to środki. Ma środki finansowe, żeby takie koncylium zorganizować. Okazuje się, że jest to prawie że niemożliwe. Mimo że są na to środki, żeby to zorganizować. Bo przecież tutaj nie chodzi o kwestionowanie wiedzy konkretnego lekarza czy pielęgniarek zajmujących się chorym, ale o to, że zawsze może być jakieś nowe spojrzenie z innego punktu, jakieś nowe podejście. Komuś coś przyjdzie do głowy, że być może można spróbować inaczej i wówczas być może pacjenta uda się uratować. Tak więc powinny być jakieś zachowane prawa dla pacjenta, który ma pewną świadomość i który może o sobie decydować. Tak samo i prawa dla rodziny, jeśli pacjent jest w ciężkim stanie i nie ma świadomości. Żeby ta rodzina też mogła, dajmy na to, zorganizować jakieś koncylium lekarskie, jakieś ekstra badania, czy jakieś ekstra środki, oczywiście nie na własną rękę, tylko z pomocą lekarzy i wówczas musiałaby za to oczywiście zapłacić i sama to zorganizować, ale żeby to było możliwe. Bo tak mi się wydaje, że czasem chory to jest pozbawiony praw, mimo że ma pełne prawa obywatelskie, a czasami te prawa są jednak ograniczone.